Grzesiu, jakby ci to wytłumaczyć, no tutaj masz panel solarny, tutaj jest stacja zasilania. Łączymy to ze sobą kablem, do stacji podpinasz urządzenie, które chcesz naładować, telefon czy laptop czy cokolwiek i tyle, energia się tworzy i sprzęt się ładuje. Kumasz? Ot, cała historia. Spokojnie, nie jestem automatem dzwoniącym z ofertą fotowoltaiki, ale to właśnie o fotowoltaice w nowoczesnym wydaniu będzie dzisiejszy odcinek, ponieważ w końcu, ale to serio, w końcu pojawiły się urządzenia właściwie typu plug and play, które są proste i w miarę przyjemne w obsłudze, ale przede wszystkim pozwalają nam produkować, magazynować i co najważniejsze, używać energii, którą pozyskujemy ze słońca. Przed Wami panel solarny od EcoFlow 110 W razem ze stacją zasilania River 2 o pojemności 256 Wh i lecimy. Generalnie stacje zasilania to względnie żadna nowość, ponieważ chociażby my wspominaliśmy o nich o tutaj w odcinku na temat pracy zdalnej, więc możecie sobie zerknąć, jeżeli jesteście ciekawi. River 2 jest to niewielka, lekka, bo ważąca 3,5 kg stacja, która no wyglądem może nie powala, ale nie o wygląd tutaj chodzi, tylko o jej działanie. I słuchajcie, ponieważ ona ma moc wyjściową 300, a nawet 600 W w trybie X-Boost. Tryb X-Boost jest autorskim trybem od EcoFlow, który umożliwia Wam, aby sprzęt był zasilany, nawet jeżeli jego pobór mocy jest wyższy od tych 300 W do 600. I działa to na tej zasadzie, że sprzęt nie jest ładowany jakby na maksa, ale cały czas jest zasilany i się nie wyłączy, a nasza stacja nie będzie przeciążona, więc jest to mega duży plus. Jeżeli chodzi o to zestawienie, no to przede wszystkim nadaje się właśnie na wyjazdy w góry, czy nad morze, czy na jakieś biwaki, czy do pracy zdalnej. Z przodu mamy bardzo czytelny wyświetlacz, który pokazuje nam najważniejsze informacje na temat ładowania oraz rozładowywania. Mamy tutaj informacje na temat tego, jaki pozostał czas ładowania, jaki pozostał nam czas pracy na akumulatorze. Mamy informacje również na temat mocy wejściowej oraz mocy wyjściowej. Znajdują się tutaj również ikonki Bluetooth i Wi-Fi. Pojawiają się też powiadomienia, jeżeli sprzęt osiąga zbyt wysoką lub niską temperaturę lub jeżeli jest zbyt obciążony. Na przykład jeżeli podłączycie do kontaktu jakąś wtyczkę, której sprzęt będzie pobierał za dużo mocy, więcej niż po prostu stacja jest w stanie wydalić. Tutaj mamy 12-woltowe gniazdo i standardowe 230. Oba możemy wyłączyć z pozycji tego przycisku, także nie ma konieczności odłączania sprzętu z kontaktu czy wtyczki, bo wystarczy sobie kliknąć z jednej bądź z drugiej strony. Mamy również 3 złącza USB, 2 typu A oraz 1 typu C i co ciekawe, tym wejściem USB typu C możemy również ładować naszą stację, bo niektóre laptopy na przykład posiadają już tego typu właśnie ładowarki. A propos ładowania, stację możemy naładować aż na 4 różne sposoby. I tak, w zestawie mamy już kabel do klasycznego gniazdka, który wpinamy sobie w tym miejscu. Mamy również w zestawie kabel samochodowy. Trzeci sposób na ładowanie to jest wejście USB typu C i czwarty sposób, czyli energia słoneczna. Stacja posiada także tryb szybkiego ładowania i klasycznym gniazdkiem jesteście w stanie naładować ją w 60 minut do 100%, co generalnie jest dość imponujące. Co jeszcze o samej stacji? Ważną kwestią jest też akumulator, który tutaj mamy, ponieważ nie jest to typowy akumulator litowo-jonowy, tylko jest to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Tego typu ogniwa mają bardzo dużą trwałość i wytrzymują nawet tysiące cykli naładowań. Nie występuje u nich efekt pamięci i można je ładować bezpiecznie, tak zwanym wysokim prądem. Działa ona także jako zasilacz awaryjny, czyli może ładować urządzenie w trybie ciągłym. Czas przełączenia wynosi tylko 30 milisekund, więc oznacza to, że jeżeli zabraknie prądu, to urządzenie niemal w czasie rzeczywistym przejdzie w tryb zasilania awaryjnego. Stacja łączy się także z dedykowaną aplikacją, w której możemy sterować wyjściami i monitorować poziom naładowania oraz energii. Jest to mega wygodne, a szczególnie dla osób, które lubią w swoim smartfonie mieć tak naprawdę wszystko i zarządzać z pozycji telefonu. Okej, ale nie o samej stacji chcę dzisiaj mówić, tylko właśnie o tym zestawie. Mamy tutaj panel solarny od EcoFlow o mocy 110 W
I taki zestaw tworzy dosyć wydajne połączenie. Zdolne jest utrzymać podstawowe sprzęty typu laptop czy telefon, bateria aparatu, ale nie jest to jednak rozwiązanie do sprzętów AGD jak suszarka czy czajnik, ponieważ po prostu mają one zbyt wysoki pobór mocy. Od tego mamy mocniejsze wersje. My tutaj mamy monokrystaliczny, wodoszczelny, ważący 4 kg panel solarny o generalnie dość niewielkiej powierzchni, mimo że tutaj może się to wydawać dość duże. Monokryształ w odróżnieniu od polikryształu daje możliwość wyciągnięcia większej mocy z mniejszej powierzchni oraz jest bardziej kompaktowy i nadający się do przenoszenia niż polikryształ. Jest jednak troszkę mniej trwały, dlatego polikryształ stosowany jest na przykład na dachach domów, gdzie no jednak musi być ta odporność, na przykład w przypadku gradobicia. Panel jest kompaktowy, rozkładany i z możliwością regulacji kąta nachylenia o 180 stopni. Oczywiście o tym należy pamiętać. Słońce porusza się po nieboskłonie w określonej trajektorii i aby panel pobierał jak najwięcej energii ze słońca, to średnio co godzinę lub półtorej musimy zmieniać położenie z uwagi na to, aby dostosować do obecnej pozycji słońca na niebie. Panel ma moc 110 W oraz napięcie 27,7 V. Stacja oczywiście ma przetwornicę na prąd zmienny o napięciu 230 V, więc żadnego problemu nie ma. Panel łączymy ze stacją z łączem MC4 i właściwie to jest tyle potrzebne do działania. Sprawdziłam także moc realną panelu, ponieważ nigdy panel nie dostarcza mocy nominalnej, czyli deklarowanej, która jest osiągana w laboratorium. W tym przypadku jest to 110 W i według danych producenta moc realna sprzętu to jest 80 W, czyli generalnie bardzo przyzwoity wynik. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też długi kabel, który podłączamy do stacji i możliwość łączenia tych paneli w serię. Okej, o technikaliach moim zdaniem już na dzisiaj wystarczy. Wy możecie zajrzeć sobie do artykułów, które wrzucam Wam w opisie i tam sobie poczytać o tym jeszcze szerzej. Ja w tym wideo chciałam Wam pokazać przede wszystkim prostotę tych sprzętów oraz ideę używania produktów z alternatywnych źródeł energii. Bo czasy jednak są jakie są, kryzys energetyczny staje się niestety ciemnym faktem i my wszyscy, no może nie powinniśmy od razu stosować, ale przynajmniej znać alternatywy i inne rozwiązania, bo w skrajnych przypadkach może to nam nawet uratować życie. Na koniec postanowiłam odpowiedzieć jeszcze na parę podstawowych pytań o czerpanie energii ze słońca takim oto zestawieniem. Czym różni się stacja zasilania od powerbanka? I to jest dobre i zasadne pytanie. Powerbank ma zazwyczaj tylko wyjścia USB i o wiele mniejszą pojemność, ale też jest oczywiście mniejszych rozmiarów. Stacja zasilania w 99% ma wyjście AC 230 V i o wiele większą pojemność, no co za tym też idzie większy rozmiar. Ile razy naładuje podstawowe urządzenie, jak na przykład laptop, telewizor czy telefon? Stacja River 2 przy pojemności 256 Wh laptopa z mocą pobieraną 40 W naładuje około 6 razy, natomiast współczesne laptopy pracując w podstawowej użyteczności, czyli odświeżanie maila czy praca w przeglądarce, pobierają około 20, więc naładujemy go nawet 12 razy. Telefon około 14 razy. Telewizor 40 cali o mocy 60 W możemy użytkować około 4 godzin. Lampkę nocną z żarówką LED-ową 10-watową możemy świecić nieprzerwanie około 26 godzin. Przenośna lodówka 50-watowa utrzyma się przez 5 godzin. Oczywiście, jeśli energia tworzona jest na bieżąco z podłączonym panelem, to urządzenie nie tyle się będą utrzymywać, co będą się również ładować i energii wystarczy spokojnie na pracę na cały dzień i zostanie jeszcze duża część nocy. Mamy po prostu bilans dodatni. Jeśli panel wytwarza 80 W, a laptop pobiera 40, no to nadwyżkę możemy wykorzystać na ładowanie po prostu innego urządzenia. Jak długo stacja będzie się ładować w pełnym słońcu? Zakładając realną moc deklarowaną przez producenta o wartości 80 W, stacja o pojemności 256 Wh powinna naładować się w ciągu około 3,5 godziny przy pełnym nasłonecznieniu. Czy panel solarny faktycznie działa tylko w słońcu? Generalnie nie, chociaż wtedy oczywiście jest najbardziej wydajny. Przy zachmurzonym niebie, wiecie, takim mlecznym, panel też jest w stanie wytwarzać energię, ale oczywiście o wiele mniejszą, jakieś 20, może 30% swoich możliwości. Czy jest to zestaw tylko zewnętrzny? Absolutnie nie, chociaż jest do tego faktycznie przystosowany. Możemy go używać także na oknie w kuchni, mieć podłączony ekspres do kawy albo nawet akwarium z rybkami. To jest po prostu darmowe wytwarzanie podstawowej ilości energii. Czy takie wytwarzanie energii jest legalne?
Tak, jak najbardziej. Wytwarzanie takiej ilości energii i korzystanie z niej jest oczywiście legalne. Takich urządzeń nie trzeba też oczywiście nigdzie zgłaszać. Jaka jest żywotność urządzenia, zarówno panelu i stacji? Producent deklaruje żywotność stacji na poziomie około 3000 naładowań. Policzyliśmy to i wyszło nam około 8 lat. Istotną kwestią są tutaj wspomniane przez nas wcześniej baterie litowo-żelazowo-fosforanowe, które są o wiele trwalsze od tych tradycyjnych litowo-jonowych. Danych na temat żywotności paneli nie ma, mówię tutaj oczywiście o rzetelnych danych i nawet producent nie deklaruje żadnych wartości, ale z doświadczenia producenta oraz innych użytkowników żywotność paneli monokrystalicznych zaczyna spadać mniej więcej po około 20 latach. Ile coś takiego kosztuje? Ten konkretny panel kosztuje około 1200 zł. Stacja River 2 około 1400 zł, więc razem mamy poniżej 3000. Oczywiście znajdziecie też o wiele większe stacje w o wiele większych cenach. Gdzie kupić? Wierzcie lub nie, ale obecnie największy wybór na rynku znajdziecie właśnie w Computronic. Link oczywiście wrzucam Wam w opisie, więc możecie sobie zajrzeć. Mamy tam wielu producentów i naprawdę szeroki wybór mocy. Dodatkowo w opisie znajdziecie też kod promocyjny, który Wam tutaj wrzucam na panel oraz stację i do końca marca możecie je kupić stówkę taniej. Podsumowując, może wygląda to niepozornie, ale taki właśnie zestaw to naprawdę jest game changer. W tym momencie kupujecie nie tylko sprzęt, ale także niezależność, wygodę i bezpieczeństwo. Koniecznie zapoznajcie się z tym tematem, wpadnijcie do Computronic, a ja się żegnam, cześć!